Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich kwestiach, których brakuje w Twoim życiu, które powodują, że prawdopodobnie w tej chwili zastanawiasz się, jak to życie zmienić, jak sobie poprawić swoje samopoczucie, swoje zdrowie, swoją sprawność, swoją sylwetkę. Wszystkie te kwestie, które skłaniają ludzi do tego, żeby wdrażać pewnego rodzaju zmiany. Tak więc na początku dzięki za to, że tu jesteś. Chciałbym Cię również zaprosić na nasz Instagram pod adresem opkabox74.pl, wszystko pisane razem. Tam również publikujemy krótsze treści, posty w formie graficznej, w formie tekstowej, gdzie będziesz mógł czy mogła przeczytać sobie znacznie więcej informacji, bo w tym tygodniu kilka takich tematów, które poruszaliśmy, to był kuloodporny styl życia. To wszystko znajdziesz na Instagramie, znajdziesz też od czego zacząć, czyli tak naprawdę kto może Ci pomóc, dlaczego takiej pomocy być może potrzebujesz. Są to wszystko tematy, które warto od nich zacząć, żeby później rozwijając, gdy będziesz obserwować, oglądać te treści, wiedzieć dlaczego o pewnych rzeczach mówię. Tak więc dzisiaj porozmawiamy, tak jak powiedziałem, o tym, czego w Twoim stylu prawdopodobnie brakuje, co sprawia, że właśnie jesteś w tym miejscu, w którym się znalazłeś i oglądasz to wideo. Tak więc zaczniemy sobie od takich głównych problemów, które są zwykle takim początkiem do tego, aby zacząć myśleć o wszelkiego rodzaju zmianach. Ponieważ często zdarza się tak, że pomimo tego, iż wiele osób, czy to lekarzy, czy specjalistów od profilaktyki zdrowia, mówi, aby zacząć dbać o siebie znacznie wcześniej, no to niestety znacząca część społeczeństwa ignoruje te wszystkie zalecenia i uważa, że ich te sprawy nie dotyczą. Prawdopodobnie, i to często ciężko jest przyznać sobie z bólem, z ręką na sercu, bo powoduje to tego rodzaju ból, jesteś jedną z takich osób, skoro oglądasz to wideo. Więc nieprzypadkowo trafiłeś czy trafiłaś tutaj i oglądaj dalej, ponieważ właśnie to, co powiem, prawdopodobnie sprawi, że będziesz w stanie przejść dalej, wyjść z tej sytuacji i kontynuować tą ścieżkę w dobry, odpowiedni dla siebie sposób. A więc co tak naprawdę powoduje, że się tu znalazłeś, znalazłaś? Do tych głównych problemów należy kilka takich kwestii i po kolei sobie tutaj wszystkie omówimy. Jedną z pierwszych takich ważniejszych rzeczy, można powiedzieć, jest tak zwana prokrastynacja. I tutaj wielu speców od rozwoju zawodowego, od różnych form doskonalenia się będzie Ci mówiło, w jaki sposób z tym walczyć, ale ja na koniec zaproponuję Ci pewnego rodzaju bardzo proste, nie wymagające żadnego wysiłku rozwiązanie. Oczywiście wymaga to chwilę przemyślenia, ale poczekaj, ja tutaj powiem Ci po kolei, dlaczego taka kolejność, a nie inaczej, ponieważ myślę, że jeśli nie omówimy tych wszystkich problemów i przeskoczysz od razu do samego końca tego filmu, no to nie dowiesz się bardzo wielu ciekawych rzeczy, które mogą również być częściowo Twoją sytuacją. Tak więc ta prokrastynacja, to odkładanie, tak jak powiedziałem, jest jednym z takich pierwszych, większych problemów, który się pojawia na drodze większości ludzi. No bo jeśli mówimy tutaj sobie o każdych kolejnych rzeczach, to one często właśnie się z tej prokrastynacji wywodzą, ponieważ odkładając coś na później, decydujemy się na wykonanie czegoś innego. Zwykle bywa tak, że zamiast jakiegoś zdrowego wyboru żywieniowego, dokonujemy średniego wyboru, a potem coraz gorszego. Nie wykonujemy ćwiczeń, coraz mniej się ruszamy, a potem mamy z tym dużą trudność, więc jakby tu zaczyna się to wszystko od tej prokrastynacji, która często nie jest do końca Twoim zamierzeniem, Twoją winą jakąkolwiek, za którą ponosisz odpowiedzialność. Po prostu jest to kwestia różnego rodzaju splotów okoliczności i nie do końca odpowiednich decyzji. Wiąże się to z takim właśnie odkładaniem, często nie tyle na jutro, co to jutro trwa zawsze i tak jakby odkładamy na nigdy. Przy okazji zaczyna się różnego rodzaju podjadanie, czy to nerwów, czy jakiegoś stresu, czy nieradzenie sobie z taką sytuacją życiową, do której doprowadzamy samodzielnie tak naprawdę i ciężko nam jest to zaakceptować. Aczkolwiek pojawiają się na naszej drodze różnego rodzaju, powiedzmy sobie, nagrody, bonusy, które możemy sobie bezpłatnie, w zasadzie nie chodzi tu o wartość finansową, ale bezpłatnie, czyli bez żadnego dużego wysiłku, przyznawać, bez ograniczeń niemalże. To powoduje, że ta kiepskiej jakości żywność sprawia, że nam się jeszcze mniej chce, no i ta prokrastynacja trafia w taką spiralę, pętlę, jakkolwiek tego nie nazwać, która zacieśnia się powoli na naszej szybie, na naszej szyi. Tak więc to jest jeden z głównych, potężniejszych problemów, na który oczywiście składają się różne inne, mniejsze problemy, które mogą się pojawiać w Twoim życiu. Ale oczywiście nie będziemy dyskutować tu, omawiać każdej konkretnej
każdego przypadku, każdej sytuacji. Często wiąże się to z jakiegoś swojego rodzaju ucieczką, która no, od obowiązków, od odpowiedzialności, od tego, że trzeba coś wykonać, zrobić i zabrać się za to już teraz. Ludzie to różnie nazywają, czasami nazywają to lenistwem, czasami nazywają to właśnie jakąś nieumiejętnością, niemożnością, brakiem. Zwał jak zwał, nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko to składa się na to, że nie potrafisz odpowiednio sobie priorytetyzować, czy to przyjemności, którą wolisz mieć teraz, wolisz skorzystać z pewnego rodzaju dogodności, które nam daje życie już tutaj teraz i często są tu jakieś łatwe tematy, łatwe sprawy, które powodują, że mając tą świadomość, że coś łatwego robisz, nie czujesz potrzeby do tego, żeby podejmować jakiś większy wysiłek, czy to związany z aktywnością fizyczną, czy z jakimkolwiek innym działaniem w Twoim życiu i wybierasz tę przyjemność teraz, zamiast wykonać jakąś ciężką pracę, która przyniesie Ci dużo większą, głębszą radość i zadowolenie z siebie, ale dopiero z odroczonym terminem tak naprawdę. Więc to też jest jeden z głównych powodów, dla których masz ten problem, który teraz Cię trapi. Też wynika to również z takiego priorytetyzowania potrzeb innych ludzi w naszym życiu, czy to będzie rodzina, czy to będzie ktoś inny, to nie ma znaczenia, w każdym razie zaniedbujemy samych siebie i odkładamy na później dbanie o siebie, zamiast zadbać w tym momencie właśnie w taki sposób, jak to mówi się chociażby najpierw o siebie, a potem nałożyć tę maskę tlenową na dziecko, tak jak to mówi zawsze stewardessa w samolocie. Tak więc zawsze wybieramy też często ludzi z naszej rodziny, których uznajemy za bardzo ważne osoby. Oczywiście mamy tutaj całkowitą rację, że nie należy ich potrzeb ignorować całkowicie, ale kiedy to jest na zasadzie ciągłości takiej, że wiecznie odpychamy swoje własne potrzeby, spychamy je na ostatnią pozycję na naszej liście i efektywnie nie wykonujemy tych zadań, które miałyby poprawić nasze zdrowie, to wszystko sprawia, że właśnie ten nasz problem rośnie, a ta nasza priorytetyzacja całkowicie szwankuje i nie potrafimy tutaj dopasować tego do tego, co powinno się tak naprawdę wydarzyć. Ostatnią rzeczą to jest też nieumiejętne priorytetyzowanie swoich własnych obowiązków. No bo skoro zawsze priorytetyzujesz przyjemności i w tym momencie zawsze interesuje Cię to, żeby wykonać to, co sprawi Ci przyjemność tutaj, teraz i dzisiaj, no to prawdopodobnie także obowiązki w ten sam sposób sobie układasz, gdy już nawet dojdzie do tego, że za coś się zabierasz, co jest obowiązkiem, jakąś tam rzeczą, którą trzeba zrobić, to zwykle wybieramy takie rzeczy, które można zrobić szybko, są stosunkowo łatwe w porównaniu do tych drugich, nie wymagają dużo myślenia. I mam tutaj na myśli takie rzeczy, jak na przykład zmywanie naczyń, czy jakieś inne nieprzyjemne rzeczy, które nie każdy lubi, bo być może Ty lubisz to, ale zwykle robimy tak, że skoro już muszę coś zrobić i mieć takie poczucie, że wypełniłem jakiś obowiązek, no to wybieram z listy ten najłatwiejszy. I tutaj nie ma w tym nic złego, o ile ta lista rzeczywiście się zmniejsza i na końcu tej listy rzeczywiście są jakieś naprawdę bardzo duże rzeczy, z tym, że czasami bywa tak, że to podejście nie sprawdza się i nigdy nie docieramy do końca tej listy, a te duże rzeczy, które tam cały czas czekały na nas, no to niestety tam sobie dalej czekają. Więc najlepszą rzeczą, jaką można tutaj zrobić, no to jest oczywiście podzielić to sobie na jakieś mniejsze zadania, takie, które będziemy w stanie je wykonać każdego dnia, chociaż jedną małą część i wówczas będzie się to wszystko sumować, składać do jednego dużego elementu, który pozwoli nam na to, żebyśmy efektywnie, ostatecznie doszli do tego, co jest na końcu listy, czyli zbudujemy go z takich małych klocków. I tutaj właśnie zmierzamy ku temu, co jest tak naprawdę sednem tego dzisiejszego odcinka, czyli tym, co sprawia, że, tak jak powiedziałem, tym, czego właśnie brakuje w Twoim życiu. A mianowicie największą rzeczą, którą większości ludzi brakuje, to jest jakiś konkretny cel. Jakiś konkretny cel, a zwykle za tym celem stoją jakieś głębsze wartości, jakaś hierarchia życiowa, która powoduje, że masz tak zwany kompas życiowy, który pozwala Ci dążyć do tych wszystkich celów, który sprawia, że nie musisz zastanawiać się, dlaczego ja nie powinienem wybrać tego czy tamtego rodzaju pokarmu, czy innego typu decyzje związane właśnie z odkładaniem, na przykład zadań swoich, które sobie wyznaczamy, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. I zwykle bierze się to właśnie z tego, że brakuje tego celu, brakuje jakichś mniejszych celów, takich kamieni milowych, które sobie ustanawiamy, które prowadzą nas tą ścieżką, tak samo jak właśnie te kamienie milowe, jak kierunkowskazy na drodze, do tego większego celu. I tutaj może wydać Ci się
dość banalny ten wniosek z tego dzisiejszego odcinka, jednak tak właśnie jest, no bo nie mając celu, tak po prostu wstając rano i ogarniając, jak to się kolokwialnie mówi, swoje własne życie, idąc do pracy, wracając z tej pracy, spłacając ten kredyt i siadając z powrotem do tego stołu, jedząc by tylko zjeść i nie czuć się głodnym, wychodząc pobiegać tylko po to, żeby schudnąć. Więc jeżeli tak właśnie wygląda twoje życie, no to nie dziw się temu, że pojawiają się różnego rodzaju przeszkody, że nie wiesz do końca tak naprawdę czego brakuje, no bo nie poświęcasz tego czasu na to, aby przemyśleć, jakie są te wartości, jaki jest twój cel i czego tak naprawdę chcesz. Gdy to wszystko zrozumiesz, gdy poświęcisz odpowiednią ilość czasu na to stworzenie swojej własnej, swego rodzaju mapy, czy to będzie na papierze, czy w komputerze, nie ma to znaczenia, i później śledzenie tego progresu, zaznaczanie jakichś właśnie osiągniętych celów, uaktualizowanie ich, to pozwoli ci na to, aby ewentualnie zmienić tą ścieżkę lub iść nią cały czas do przodu w taki sposób, że będziesz wiedzieć, że rzeczywiście jesteś z tego zadowolony. I tego właśnie ci życzę. Tak więc, jeżeli masz jakieś pytania, to zachęcam oczywiście do dyskusji, do polubienia tego materiału. Mam nadzieję, że będzie on przydatny, a tymczasem widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!